Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na ostatnią rundę sezonu siódmego, czyli Grand Prix Australii w Melbourne. Tytułu mistrza jeszcze nie mamy, ale jesteśmy już bardzo blisko. Nad drugim miejscem mamy 10 punktów przewagi. Jest to całkiem spora zaliczka jak na jeden turniej. Także kończymy sezon siódmy. Czy będzie sezon ósmy? Będzie, ale nie w najbliższym czasie. Raczej bym się nie spodziewał. Bo teraz w najbliższym czasie oczywiście będę skupiał się na Ekstralidze, a dokładniej zapowiedziach kolejek, jak co roku zresztą. No i teraz nie będzie zbytnio czasu, bo pierwsze 5 kolejek mamy tydzień po tygodniu. Więc sezon 8 może sobie zaczniemy właśnie po 5 kolejce i przed 6. No dobra, teraz przenieśmy się na chwilę do zawodów. Pora na bieg 4. W tym biegu my rozpoczynamy te zawody. I już tutaj zmierzymy się z Jackiem Holderem. No i upada Jack i zostaje on wykluczony z powtórki tego biegu. Ale wyjdziemy na zero, bo teraz ja zostałem wykluczony za to, że Fredrik Lindgren upadł na tor. Teraz przenieśmy się już do biegu 5, będziemy startować z pola 1. Może jeszcze wróćmy na chwilę do wątku sezonu 8. Ogólnie miałem taki pomysł, żeby zrobić go w dwóch, razem z moim kuzynem, z Seorem, możecie go kojarzyć z PSL-a na przykład. Na takiej zasadzie, że będziemy sobie po prostu jechać pojedyncze turnieje. W Excelu zrobię tabelkę i będziemy to jechać na takiej właśnie zasadzie. Oczywiście kolejność rund jak najbardziej podobna do tej, którą mamy obecnie w realnym Grand Prix. I również jak obecna punktacja z Grand Prix, czyli za miejsce zajęte w turnieju. Myślę, że jest to naprawdę dobry pomysł i fajne urozmaicenie rozgrywki. Teraz już w pełni wracamy na stadion w Melbourne. Właśnie skończyliśmy bieg 5, który udało nam się wygrać. A teraz bieg 12, który zakończy nam trzecią serię startów. No i na naszym koncie druga trójka w tych zawodach. Trochę musieliśmy się tutaj namęczyć z Pawłem Przedpełskim. No i w następnej serii mamy już szansę na przypieczętowanie tytułu Mistrza Świata.
No i mamy tytuł mistrzowski w tym sezonie. Udało się. Po pierwszych turniejach w tym sezonie, no myślę, że było to oczywiste, ale później w drugiej części sezonu Jack Holder cały czas gonił, no i zrobiło się niebezpiecznie już pod koniec, ale udało nam się dowieść, mamy złoto. Więc teraz już możemy jechać na luzie, pora na bieg 19. To działo się trochę w tym biegu, było trochę tasowania i było momentami niebezpiecznie, ale udało się dowieźć 2 punkty. Półfinał pierwszy wygrywa Jack Holder, drugi Ty Wuffinden, więc ta dwójka znajdzie się w finale. My wystąpimy w półfinale drugim, wybiorę tutaj pole pierwsze. No i wraz z Maćkiem Janowskim uzupełnimy stawkę finału. Spróbujemy sobie z pola czwartego.
Ostatnią rundę tego sezonu wygrywa Ty Wufinden, na drugim miejscu Jack Holder. My również zmieściliśmy się na podium, a poza nim Maciej Janowski. No i tutaj mamy już finalną klasyfikację generalną tego sezonu. Patryk Dudek mistrzem świata, drugi Jack Holder, trzeci Leon Madsen, jednak skończył przed Bartoszem z Marzlikiem. No dzisiaj Bartkowi zawody nie poszły. I tutaj dalej mamy wyniki turniejów oraz inne różne statystyki. Więc to by było wszystko w tym odcinku i w tym sezonie. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również do opisu. A teraz będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.